Mateusz Morawiecki niedawno zwrócił uwagę na powszechny problem, który jeszcze bardziej nasilił się w okresie pandemii koronawirusa. Premier postanowił zaapelować do Polaków za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby pamiętali o ważnej zasadzie, sprawdzając informacje związane z wirusem SARS-CoV-2. Wiele osób staje się ofiarami fake newsów. Portal Wirtualna Polska poinformował o specjalnym komunikacie, który niedawno wydał Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił uwagę na problem, jaki stanowią rozprzestrzeniające się w sieci fake newsy. Morawiecki podkreślił, że w ostatnim czasie napotkał masę dezinformujących artykułów, które dotyczyły pandemii koronawirusa. Mateusz Morawiecki przyznał, że fake newsy stanowią jedno z największych niebezpieczeństw w okresie pandemii. Dezinformacja społeczeństwa może prowadzić do chaosu oraz aktywności, które mogą jedynie zaszkodzić Polakom. Dlatego premier postanowił przedstawić listę wiarygodnych źródeł, które podają sprawdzone informacje związane z wirusem SARS-CoV-2. Mateusz Morawiecki ostrzega przed fake newsami po tym, jak Mateusz Morawiecki przekonał się, jak wiele kłamliwych i szkodliwych informacji na temat koronawirusa znajduje się w mediach społecznościowych, postanowił zaapelować do Polaków. Zwrócił uwagę przede wszystkim na fakt, że większość publikowanych teorii nie ma podstaw naukowych ani prawnych. Podał także źródła, z których powinni korzystać Polacy. Na samym początku pandemii mówiłem o tym, że jednym z największych zagrożeń dla naszej wspólnoty jest zjawisko fake news. W ciągu ostatnich tygodni spotkałem się z setkami bzdur, kłamstw i pseudonaukowych teorii, które musiałem dementować. Słowa premiera cytuję portal Wirtualna Polska, oczywiście polecam oficjalne strony rządowe z domeny gov. PL, a w szczególności, Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W odpowiedzi na teorie dotyczące walki z koronawirusem na własną rękę, Mateusz Morawiecki opublikował film, w którym profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, HIV, wypowiada się na temat stosowania ibuprofenu przeciw COVID-19. Pragnę Państwu powiedzieć, że nie ma leków bez objawów ubocznych. Nawet woda, używana jako placebo, ma 30% objawów ubocznych. W związku z tym, leki niesterydowe, przeciwzapalne, zwłaszcza zażywane bez sensu i bez opamiętania, mają objawy uboczne. Natomiast nie mają żadnego wpływu, jak się wydaje, na przebieg tej choroby. Słowa profesora Andrzeja Horbana cytuje portal Wirtualna Polska. Swoim wpisem na Facebooku Mateusz Morawiecki chciał zwrócić uwagę Polaków na szkodliwość fake newsów, zwłaszcza w okresie pandemii. Dezinformacja może prowadzić do niepotrzebnej paniki oraz niebezpiecznych zachowań. Niedawno pisaliśmy również o
Źródło: Wirtualna Polska.